zaczynamy od Krzysia tutaj. Witajcie. Cześć. Masz legitymację prasową? Tak. Bo jest problem już, nie? Przerwa zarządziła. Że ja wnosić wyłączyć rozprawy i dziennikarzy wyrzucić też razem z publicznością. Tylko dwie osoby mogą. Ale Czujny zrobił zadymę i teraz jest przerwa. Nie. Aha. Ale Czujny był w środku? Był, no rozmawialiśmy z nim, nie? Aha. No. Że... To na razie to oni się bardzo, ale to bardzo srają. Protokolantka oczami wybijała, sędzina cichutko, nawet mikrofonu nie mają tam na tej sali, strasznie cicho jest. Pewnie też nie nagrywają. Nagrywają. Ale wydaje mi się, że to jest policyjna kamera, nie mam takiej pewności, ale policja tu jest prewencji. Nie, musi być sądowa, Musi być na tym. Ale tam nakazuje założenie masy, czy ja? Nie. A. Ja po prostu ociemniam. Myślałem, że będę się kusił znowu. Nie. Niedzielskiego nie ma w każdym razie, nie przyszedł. Nikogo nie ma z jego strony? Nie, prokurator jest. Prokurator. Ale prokurator z naszej strony jest. Nie, bo to jest sprawa. Cześć. To jest witaj. Sprawa karna przeciwko Mirkowi. A nie Niedzielskiemu. No, Niedzielski nie podlega ocenie polskich sądów karnych, tylko izraelskich. Niestety. No. Musielibyśmy do Tel Awiwu jechać, żeby na sprawę pociągnąć. A figa. No. Jeszcze trochę to Tel Awiwu nie ma, wróci tam Haifa, Jafa. Nie ma szans na żadne otrzymywanie, ponieważ mogę w internecie poczytać, dowiedzieć się i tak dalej. Cześć, chodź na lekarze są. Czy siedem jak tylko weszliście do środka, cześć. Koncerny farmaceutyczne, no niestety są, cześć na Wilku, są jakoby fundatorem ich nauki, ale wiadomo, że ta nauka idzie w stronę taką, żeby oni byli przepisywaczami recept, a nie lekarzami, którzy de facto leczą. Czyli wiadomo, tak dwa dni temu byliśmy na sprawie Marcina Bustowskiego, który też cały czas pokazuje przyczynę, a nie skutek, bo leczone są skutki, natomiast nic nie jest robione w kwestii przyczyny. Dostajemy trujące jedzenie, trującą wodę, oddychamy zatrutym powietrzem i tutaj, w tej kwestii nic nie jest robione. Tak jest, okej, Basiu. I w tym momencie powinna być nawet obywatelsko stworzona komisja do spraw badania żywności, czyli to, czym się odżywiamy. Ponieważ z jednej strony nabieramy toksyn w pożywieniu i tak jak mówiłem, w wodzie i w powietrzu, a z drugiej strony koncerny farmaceutyczne fundują nam ograniczenie skutków tego. Natomiast nikt nie mówi o przyczynach. Tutaj, w tym momencie, no niestety, no trzeba to nazwać po imieniu. Szczepienia były depopulacją ludności świata. I to nie była szczepionka. To przede wszystkim nie była szczepionka. Nie wiem dlaczego oni też mówili, nazywają to był eksperyment nas. Medyczny. Ja ostatnio, też zarzuciłem na którejś tam mojej sprawie, już nie będę przytaczać, bo sprawa jest niejawna, że nie życzę sobie, aby bandyci w mundurach, którzy przychodzą jako świadkowie, gdzie też już powoli zaczynają mieć statusy oskarżonych, mówią o mnie antyszczepionkowie. Ja przyjąłem za dziecka wszystkie szczepionki. Ja jestem antyeksperymentowi medycznemu, który był wykonany na ludności świata. Słuchajcie, o prawie od 20 lat jeżdżę w straży pożarnej. Tam składałem ślubowanie, że z narażeniem mojego życia będę bronił życia ludzkiego. Nieraz była sytuacja, że mogłem zostać w płomieniach. Nieraz była sytuacja, że za tyłkiem coś się zawaliło i nie mieliśmy drogi ucieczki. I tam ryzykowałem swoje życie dla jednostki. W tym momencie ryzykuję swoją jakąś opinię, swoje, powiedzmy, ukaranie przez te sądy w imię obrony całej praktycznie ludzkości, a chociażby
ludzi, moich rodaków na terenie Polski, mając sprawę z kimś, kto nawet się nie stawił na tą sprawę. Także, panie Niedzielski, znowu zadam panu pytanie. Dlaczego, ministrze śmierci, nie stawiłeś się na sprawę? Czyżby tak ci getry falowały, że tak powiem brzydko? Znowu się pytanie. Jakie obrona przewiduje pytania przy przesłuchaniu ministra Niedzielskiego? Czy stare przysłowie, że oskarżony prawiacie jest mniej awanturujący się, by sugerowało, że będą łatwe pytania? No pytania na pewno nie będą łatwe, o ile w ogóle sąd postanowi wezwać, chociaż już dzisiaj wezwał na tą rozprawę ministra Niedzielskiego. Jeżeli stawi się, to mamy dla niego cały szereg pytań. Mamy również pytania, na które miał odpowiedzieć do końca zeszłego roku. Jakoś odpowiedzi nie widać, gdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny narzucił wypowiedź, odpowiedź na te pytania dla ministerstwa, konkretnie dla osoby ministra. I jest po prostu... To prawo dla nich nie istnieje. Oni sobie robią spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jak to powiedziałeś, Marku, z konstytucji, z naszego prawa, i to prawo ich generalnie nie dotyczy. Tym bardziej, że gdzieś tam jeszcze był jakiś odpis z prokuratury, że czy Morawiecki, czy Niedzielski nie podlegają naszym sądom, nie podlegają orzecznictwu naszemu. Więc właśnie z jakiego tytułu? Czy interwencja dziennikarska jest zasadna w związku z tym, co mówisz? Jak najbardziej interwencja dziennikarska, niech to idzie w świat i niech wszyscy zobaczą, jak wygląda u nas wymiar sprawiedliwości, który nie jest odrębną władzą na dzień dzisiejszy, chociaż już niektórzy sędziowie starają się być. Tym bardziej, że im przypominamy o tym na każdej rozprawie, że jest to osobna władza w Polsce i nie jest zależna od żadnych, widzimisię, partii rządzącej. Natomiast ja jeszcze chciałem tylko jedno zdanie dodać a propos Australii. Pamiętamy, jak Australia mogła wybierać. Ja do dzisiaj mam w pamięci takie wideo z jednego miasta australijskiego, gdzie nastolatka leży przyciskana przez ZOMO australijskie, bo nie miała maseczki i jest tam chyba z 5 samochodów. Dziewczyna jest po prostu duszona na ziemi, ma wyłamywane ręce, więc rzeczywiście Australia miała naprawdę swobodę wyboru. No, chciałem tak Australia powiedzieć. Tak, jak najbardziej. Kanada. Miała, tak, widzieliśmy, o, to, Boże, widzieliśmy to wszystko. Stany Zjednoczone też miało, że tak jak powiem, szczepili żołnierzy i padali jak muchy, nie? Sześć szczepionek na ludzi, którzy tak jak my nagrywali te wszystkie zdarzenia, ponieważ no wiadomo, że główny ściek telewizji tego nie pokaże, główny ściek telewizji będzie promował hulajnogi, loterie i tak dalej, gdzie, przepraszam, jeżeli ta ala szczepionka miała być taka dobra, dlaczego taka promocja tego? Ludzie powinni stać w kolejkach, bawić. A ja mam jeszcze do was pytanie, jeśli pozwolicie, bo powiem wam, że już wiem, skąd przyszedł wirus, ten wirus skąd przyszedł, mianowicie nie wiem, czy wiecie, jakie są w tej chwili zasady podróżowania, bo ja się interesowałem. Jeżeli chcemy lecieć do Stanów Zjednoczonych, wiecie, kto może wlecieć do Stanów? Nieszczepiony. Tylko szczepieni, nie musisz mieć testu. Ale nieszczepiony nie wlatuje. Może wlecisz, bo obejdziesz prawo. Natomiast zgodnie z prawem, bo ja dzwoniłem do ambasady, sprawdzałem dokumenty, że tak powiem, przepisy rządowe, czyli wiadomo, kto dba o depopulację. Jedyny kraj bandytów, którzy przypłynęli na statku Bounty, zabili Indian, użyli murzynów, a teraz robią wojny o pokój dla ropy naftowej na całym świecie. Ale chciałbym, słuchajcie, wyciekła informacja, że ci celebryci teraz Davos, którzy przyjechali sobie. Mów to. Celebryci. Celebryci oczywiście. No to oni sobie oczywiście te prywatne odrzutowce zamówili. I zgadnijcie, jaki był wymóg co do pilotów. Oczywiście. Nie zaszczepiony. Tak, piloci właśnie mają być niezaszczepieni, no ponieważ widzimy, że choroba na igle, na lice, zbiera żniwa, tak? Tak samo nie wiem, na ile to było, że tak powiem, prawdziwe, ale wydaje mi się, że jest to jak najbardziej prawdopodobne, że zgodnie z wyrokiem sądu, naczelnego sądu jakiegoś w USA, sąd stwierdził, że ludzie po przyjęciu preparatu mają zmienione DNA, a wiadomo, że nie można opatentować czegoś, co natura stworzyła. I tak samo
ci ludzie już, jak ich wszelkiego typu dobra, których się dorobili w ciągu życia, są własnością korporacji, która ma patent na dane szczepienie. Więc to jest, no wiadomo, jak prawo amerykańskie odnosi się do prawa polskiego, tak? Że tutaj, no niestety, ci możnowładcy, tak? Ci, którzy zasiadają, czy w rządzie naszym niepolskim, czy w tym Sejmie, wiadomo, jak wchodzą w tyłek Amerykanom. Więc za chwileczkę coś takiego zjawi się u nas. W tym momencie mamy jakieś tam dziwne recesje związane z inflacją wysoką, z jakimiś cenami ogrzewania, brakiem tego ogrzewania. Oczywiście na kogo najlepiej to zwalić? Najlepiej to zwalić na kogoś, kto nie może się obronić, tak, w tym momencie. Czyli wszystko jakoby jest winą Putina. Ale ta osoba nie może się obronić przed tym. Ale nie powiedzą, że jest to efektem zubożenia społeczeństwa, zaciągania następnych kredytów. Przecież te pieniądze, które dostawaliśmy na walkę z tym całym srowidem, przecież one będą musiały być zwrócone z odsetkami. To nie jest tak, że my je dostaliśmy, czy od WHO, czy od Unii Europejskiej, czy od kogokolwiek. Teraz następna transza, o której też było mówione właśnie, że te pieniądze, które mamy dostać od Unii Europejskiej, to my wcale ich nie mamy dostać. My dostaniemy pożyczkę wysoko oprocentowaną. Mirku, czy jesteś przedsiębiorcą? Przepraszam. Tak, przepraszam, bo tutaj widzowie piszą właśnie, nawet jedna z jak napisała, że ledwo co wróciła ze Stanów Zjednoczonych, widocznie twoja informacja już się przestarzała. Że tutaj, można lecieć bez szczepienia, dobrze, cieszę się. Także tutaj fajki prostujmy od razu na wyzwanie. Ja chciałem się spytać, bo te szczepionki mRNA mają być podawane zwierzętom. Czy ktoś coś słyszał, żeby później jedzą te zwierzęta też to mRNA przekazać? Może nie mają gdzie ich podziać, nie poszły w Polsce, w innych krajach już. Nie chcą ludzie przyjmować, więc to może nie chodzi o to, że ludzie nie chcą ich przyjmować, tu chodzi o to, żebyśmy to po prostu spożywali. Bo jeżeli nie da się nam tego wcisnąć, bo już społeczeństwo jest świadome, więc po prostu będą karmić naszą karmę. Ale ja chciałem Mirka dopytać, przepraszam, o to, że jest przedsiębiorcą. Chciałem się zapytać, Mirku, no jako przedsiębiorca na pewno wiesz, skąd rząd ma pieniądze? Skąd ma rząd pieniądze? Rząd przede wszystkim, największa część pieniędzy, która idzie generalnie skąd do rządu, ja mówię tych legalnych pieniędzy, a nie tych dodrukowywanych, tak? No tych legalnych. Idzie właśnie z tej strefy małych przedsiębiorców i ci mali przedsiębiorcy płacą największe podatki. To jakbyśmy tłumaczył zamknięcie, lockdown i zamknięcie przedsiębiorstw i danie tarczy antykryzysowej? Jakbyś to wytłumaczył? Słuchaj, w tych całych sferach tych najwyższych świata, tych decydentów i tak dalej, jest taki symbol. Wąż zjadający swój ogon. W tym momencie ten wąż już jest prawie przy głowie. Czyli to jest zaciąganie na naszą rzecz, na rzecz moich dzieci, naszych wnuków, długu i zrobienie z nas niewolników w nowym stylu. Ja myślę, że to już co najmniej 3-4 pokolenia naprzód są zadłużone. Na dzień dzisiejszy z tym oficjalnym długiem publicznym, każde dziecko rodzi się z tym długiem publicznym, rejestrując dziecko, ma przypisane około 150 tysięcy złotych. Każde dziecko urodzone w Polsce, więc tak to wygląda, to jest ten oficjalny, natomiast ten nieoficjalny dług każdego naszego obywatela, no słuchajcie, tylko myślę, że oni nawet nie wiedzą, jaki on jest. Ale tak, cieszę się, że to potwierdzasz, że ja dobrze myślałem, no jako przedsiębiorca. Tak, jak najbardziej. Natomiast słuchajcie, przez ostatni okres właśnie tych lockdownów, zamykanie tych przedsiębiorstw i tak dalej, no kto wytrzymał, to się cieszył tak, że dał radę, że wytrzymał. No w tym momencie, słuchajcie, tak zwaną tą przez nich putinflacją, tak, gdzie Putin nie ma nic z tym wspólnego, tylko i wyłącznie tyle, że niestety wszystkie kraje, które dają na Ukrainę, pożyczają tak jakby sprzęt i tak dalej, jakąkolwiek pomoc, pamiętajcie, że oni później odbiorą to z 10% zyskiem, bo tak to jest przewidziane, no niestety w ekonomii. Natomiast rząd polskojęzyczny, warszawski rząd daje z naszych pieniędzy pomoc komuś, słuchajcie jeszcze jedną rzecz, komuś, kto przyjeżdża do nas i sławi morderców Polaków. To jest dla mnie w ogóle
niezrozumiałe, dla mnie jakiś dziwny temat. Bo fałszywi są, mówią, że to nie oni. Słuchajcie, ja wam powiem... Wystarczy patrzeć na dług według BIP. BIP jest tyle, ile obrotu ma kraj. I BIP, dług Stanów to około 137%, a w Rosji tylko 30%. To znaczy, Stany są bankrut i oni muszą zniszczyć Europę. To już powiedział George Friedman od Council of Foreign Relations, to jest właśnie taki think tank Stratfor, czy oni muszą mieć kłótnię między Niemcami z jednej strony, z Rosji z drugiej strony. No tak, bo tylko to ich jeszcze na jakiś czas, na jakiś czas przedłuży im jeszcze tą egzystencję jako Stany Zjednoczone, bo z tego, co w tym momencie wiadomo, no to Stany Zjednoczone wobec samych Chin są zadłużone na czterokrotność wartości całych Stanów Zjednoczonych. Czyli wszystkiego, co tam się znajduje, łącznie z tym. A teraz ciekawe do tego, ten wirus SARS-CoV-2 jest szczególny, agresywny wobec Azjatów, Chińczyków, ale też muzułmanów. O czym nikogo u nas nie został poinformowany, że Chiny mieli Iranu masywny problem z SARS-CoV-2. Oczywiście to już jest udowodnione i gazeta Nature w Stanach już 2015 pisała o tym, jak amerykańscy naukowcy badają film, jak włączyć od nietoperzy razem z koroną, bo Obama zakazał takich badania na teren amerykański. Dlatego jest wszystko zrobione w krajach afrykańskich, europejskich, jak Ukrainy. Albo przyszła pani sędzia, że na salę 10 minut, bo jeszcze tutaj też znaczy, chyba czas poprzestrzeń zakrzywia, bo to... Natomiast ja wam powiem jeszcze jedno, że... Historia się powtarza, ale historia się rymuje. Pamiętacie grypę w Hiszpankę, którą nie miała Hiszpanka, tak nie była grypą. Z ostatnich informacji, które wyszły w tej kwestii, bo ktoś to dokładnie to jest, było to również szczepienie amerykańskich żołnierzy, którzy rozjechali się po świecie, czyli nie miało nic wspólnego z Hiszpanią. No i generalnie też nie była to grypa, a też pewien mądry uczony powiedział, że grypa nie jest chorobą. Grypa jest lekarstwem dla organizmu, ponieważ oczyszcza się w tym momencie organizm, grypę należy przede wszystkim wyleżeć, dać możliwość organizmowi zwalczenia toksyn, którymi zostaliśmy zatruci. Nie jestem lekarzem, nie mam wykształcenia medycznego, więc mogę tylko powielić informacje, które zaczerpnąłem z mediów społecznościowych i z internetu. Natomiast warto pochylić się nad tym tematem. Tak jak mówię, nie jest to jakoby opinia jakaś moja, która jest wiążąca, jeżeli chodzi pod kątem medycznym, bo nie jestem medykiem, ale warto sobie samemu poszukać tego, no i oczywiście we własnej głowie odpowiedzieć na różnego typu pytania. Słuchajcie, przeczytam wam komentarz. Badania na COVID, podwiecone przez amerykańskie służby zdrowia, ponad 93,7% umierał z bakteryjnie zapalenia płuc, kiedy mówiliśmy o Dodam jeszcze do mojej wypowiedzi, dodam jeszcze na szybko, że jeszcze tak, że laboratorium, które robiło te szczepionki, było laboratorium, na razie nie wszyscy wejdą.